Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Panu. Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów. Twoi zaś jedzą i piją. Jezus rzekł do nich: czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego i wtedy, w owe dni, będą pościli. Opowiedział im też przypowieść. Nikt nie przyszywa do starego ubrania łaty z tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy dać do nowych bukłaków. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego, mówi bowiem: stare jest lepsze. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, jeżeli sam Pan Jezus porównuje ewangeliczną naukę do wina, to pewnie kieruje w dzisiejszej Ewangelii naszą myśl ku temu, co jest istotą podejścia apologetycznego, czyli myślenia o wierze chrześcijańskiej jako wielkiej wartości, myślenia o wierze chrześcijańskiej jako wielkim skarbie, i to skarbie, który jest nie tylko cenny dlatego, że my, nasze pokolenia albo nasze środowisko go za taki uważa, ale dlatego, że jest wartością, skarbem przekazywanym z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. W tym sensie wiara może być nazwana winem starym. Stare jest lepsze. Winem, które już nie tylko, jak to piszą na opakowaniach producenci win sprzed 3, 5, czy nawet może 25 lat pochodzi, nie. Wino zbierane z winnych owoców lat temu 2000, a jeśli mówimy o prorokach, to i 3000, a jeśli mówimy o apostołach, to jeszcze może z dziesięcioleci tuż po ofierze i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. To jest dobre wino zostawione przez Pana Jezusa, które dojrzewa z biegiem lat, dojrzewa z biegiem wieków, i spojrzenie apologetyczne to takie, które ceniąc sobie to, co mamy dziś, i ceniąc sobie wielki dar, którym jest chrześcijaństwo dla naszego pokolenia, umie też docenić i być wdzięcznym za minione wieki, za to wszystko, co minęło od czasów, kiedy Pan Jezus zaczął obchodzić miasta i wsie w Galilei, mówiąc: nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Na początku apologetycznego spotkania przypomnijmy sobie jeszcze jeden werset, którego dzisiaj wprawdzie nie czytaliśmy, ale dla każdego, komu miłe jest słowo apologetyka, dla każdej takiej osoby ten werset jest absolutnie pierwszorzędnym drogowskazem. To fragment z pierwszego listu świętego Piotra, apostoła, z rozdziału 3, gdzie czytamy tak: bądźcie zawsze gotowi do obrony tej nadziei, która w was jest. Ten wyraz, który po polsku brzmi obrona, to po grecku apologia, czyli trochę bardziej w spolszczonych dźwiękach apologia. Apologia to jest po grecku
słowo, które oznacza tyle, co po polsku obrona. Bądźcie zawsze gotowi do obrony, do apologii tej nadziei, która w was jest. Zobaczmy, jak pięknie apostoł nazwał chrześcijaństwo. To coś więcej niż tylko tezy, to coś więcej niż tylko doktryny. Chrześcijaństwo to owszem także i tezy, i doktryny, ale przede wszystkim dar, który daje nadzieję. Nie nadzieję oświadomioną czy iluzoryczną, tylko tę nadzieję, która jest dotykalna. Jak mówi apostoł w jednym i drugim miejscu, tę nadzieję, której mamy już zadatek. Otrzymaliście zadatek, dar Ducha Świętego. Kto otrzymuje zadatek, wie, że i reszta też przyjdzie. To właśnie znaczy słowo nadzieja. I tę nadzieję, jak widzimy w tekście biblijnym, mamy gotowi do obrony, do apologii tej nadziei. Do tego wersetu, to jest 1 Piotra 3,15, trzeba koniecznie dodać jeszcze ostatnie słowa, które na razie pominąłem, i pierwsze słowa, które też trzeba przytoczyć. Ostatnie. Bądźcie gotowi do uzasadnienia tej nadziei, która w was jest, wobec każdego, kto domaga się od was. Wobec każdego, kto się od was domaga. Myślę, że ci, którzy domagają się na różne sposoby uzasadnienia chrześcijańskiej nadziei, to choćby najbliżsi, ktoś może powiedzieć, że jego dzieci domagają się uzasadnienia tej nadziei. To znajomi, to członkowie rodziny, to uczniowie, to ci wszyscy, z którymi się stykamy i którzy, słysząc o tym, że mają do czynienia z człowiekiem wierzącym, czasem wprost, a czasem w sposób pośredni, może i nieuświadomiony, domagają się obrony. Dlaczego, bracie, wierzysz? Dlaczego, siostro, w Ewangelii położyłaś swoją nadzieję? Bądźcie gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei. Ale jest jeszcze druga część tego wersetu, która wydaje się równie ważna. Tam, gdzie apostoł mówi, dobrze, bądźcie gotowi do obrony, ale mając Pana Jezusa, Pana Chrystusa, mając Go w sercu za świętego. Mając Chrystusa w sercu za świętego, bądźcie gotowi do obrony, która w was jest. Dlaczego to ważne? Dlatego, że obrona wiary, taka na sposób intelektualny, na sposób debaty, na sposób teologiczny, bardzo łatwo może się ześlizgnąć w regiony czysto abstrakcyjne. Może ześlizgnąć się bardzo łatwo w regiony oderwane od życia, gdzie stajemy przed jakimś zestawem zdań, jak nie przymierzając na ćwiczeniach z logiki. Zaczynam się zastanawiać, czy ze zdania A w połączeniu ze zdaniem B wynika zdanie C. To pewnie jest jakaś część apologetyki, na pewno, ale apostoł nam przypomina, jest jeszcze ważniejsza część, a nawet nie tyle część, co fundament i cel, aby mieć Pana Jezusa w sercach za świętego. Ponieważ to jest cytat ze Starego Testamentu, z Księgi Izajasza, to ma oznaczać, miejcie w sercach Chrystusa za Boga. U Izajasza ten święty, to jest święty Bóg. Miejcie w tym sensie Chrystusa w sercach za świętego. A więc wszystkie logiczne wynikania zdań wiary jednego z drugiego i z trzeciego. Wszystkie uzasadniania, wszystkie możliwe debaty, artykuły i książki mają się przyczynić do tego, żeby uchronić skarb jedyny i największy. To do tego służą te debaty. To do tego służą takie spotkania. Nie po to, by się spierać i pokazywać, kto
jest mądrzejszy od kogo, tylko żeby uchronić skarb. A skarb jest jeden. Chrystus w sercach. Chrystus w sercach. Ten, który powiedział, przyszedłem, abyście mieli życie. I tym życiem jest Jego obecność w naszych sercach. W tym sensie Pana Chrystusa miejcie w sercach za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony, do apologii wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Mamy też nadzieję w Bożą. Pomoc, Boże prowadzenie. Pierwszym zadatkiem tej nadziei jest także nasze doświadczenie, że Pan pomaga. Dlatego postawię teraz i...